Cześć, siemanko, witajcie w dzisiejszym vlogu. Jest to już trzeci vlog na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, uprawiam podsiew owsa. Już trochę zacząłem. Zodirem 6610, talerzówka Grana System. Pierwsza praca w naszym gospodarstwie. No i co, bez przedłużania. Wsiadam do środka i zabieramy się dalej za robotę. To ruszamy. Uprawiamy tak 10 na godzinę. Uprawiamy szóstką, bo dziadek czwórką sieje nawóz, tutaj już wysiał. Działka, a wtedy pojadę tam, gdzie nagrałem vloga z orania, część drugą. I lecimy. Sobie bruzę zagarnąłem dookoła, pobiechałem i teraz już można sobie latać. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Mamy dzisiaj 22 marca. Miałby być vlog z orania i z rozwożenia obornika, ale no niestety szkoła, nauka, nie dałem rady zmontować zalewacza, który dzisiaj wrócę, może uda mi się coś zmontować. Na pewno ten będzie po vlogu z orania, na pewno będzie vlog z orania, ale już to nadrobimy. Zobaczę, może uda mi się polatać dronem, bo mam ze sobą wzięte. Jak nie, to będzie sam vlog, a jak nie, to może jeszcze coś załączę, jakieś ujęcie do filmu. Jak widzicie, talerzówka nam bardzo pięknie uprawia. Ja już mam uprawione dzisiaj. Zaraz już na 9 hektara, tutaj komputer nam pokazuje. Tysiąc. 700-1800 obrotów od górki. I lecimy. Popuścimy go. I lecimy. Pokażę wam też później. Jak będę jeszcze uprawa na kolejnej działu, to się spotkamy. Tutaj mi chwilę zejdzie. Studnia do obrobienia. Zaraz ją obrobię. A to jest druga praca tego zendira w naszym gospodarstwie. Jeszcze zbyt dużo nie porobił. Mały właśnie rozsianawóz, jak tutaj możecie zauważyć. Zostało rozsiane NPK i wapno granulowane i soleczek. Później jeszcze przyjdzie saletra. Jak już zboże będzie w fazie 3-4 liści i potem dojdzie jeszcze opryt dolistny. Pewnie z siania wam nic nie nagram, bo dziadek będzie siał. Albo Karo, a ja będę pewnie jeszcze w szkole. Ale z wałowania może uda mi się nagrać, zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem w zetorze. Studnia obrobiona, zaraz jeszcze tą drugą obrobimy. Wszystko
działka tutaj 3 hektary ma. Tak, ta działka ma tutaj 3 hektary. Na nie jest obiad, będzie tutaj zasiany. Dobra, cyk. Tam jak widzicie takie bagno, źródło, jak woda bije, nawet nie wjeżdżałem tam do góry, podniosłem, przejechałem, bo szkoda paliwa i części na to. No to lecimy dalej. Zaraz zobaczycie nasze przeżyto, odmiana Tadeusz. Podaję tu pole znaleźć skoszenia przeżyta. Ładne. Zostało dwie dawki azotu. No to co? Widzimy się za chwilę, jak będę następny działce. Jak widzicie, widzimy się na kolejnym polu, już się zrobiło ciemno. Ja dalej oprawiam, mamy godzinę 18:30. Ja dalej oprawiam John Deere'em. Jak widać, kurzy się niezmiernie, u nas susza. Niby tyle zimą deszczu padało, ale bardzo słabo jest. Warunki. Zostało mi 2,5 hektara do uprawienia na dzisiaj. Myślę, że do 20 się uporam z tym. Niestety drony mi się nagrały, nie zdążyłem. Duży nawał roboty, muszę. Tutaj cały czas uprawiam. Nie mam chwili przestoju. Stanąłem chwilę tylko. Wjechałem do domu i dalej ogień. Już 2 kawałki dzisiaj zrobione. Łącznie już 4 hektarki. Dobra, cofamy. Teraz robimy działkę niedaleko domu. Bo to było tak orane, jak widzieliście na vlogu. Ładnie, równiutka uprawa. Nic można rzec. W tym roku wszystko uprawiamy talerzówką. Nic bronami. Brony stoją, odpoczywają. Tylko pewnie przed do kukurydzy już mamy zaorane na jesień, dlatego jak się tylko przebronuje, potem będziemy wapno siać. Zobaczę, czy nagram film z wapna tam, czy nie. Zobaczę, czy ja będę woził, czy nie. Ogólnie, jak widzicie, susza, wszystko się kurzy, słaba widoczność. Jeszcze musimy z tyłu LEDy założyć. W tym John Deere, w tamtym mamy z tyłu, a w tym jeszcze nie mamy. Bo tak słabo widać, jeżdżę na biegu D. Przyspiesza 3-4 obroty, 1700, 1800, 1600. To jest jaka ziemia. Ale nawet miejscami go przytrzymuje. Niby 125 koni i 3 metry, ale przytrzymuje. Tutaj u nas w okolicy już zaczynają siewy owsa. W tym roku pewnie z innych gospodarstw wpadnie żaden film z wiosny, bo za dużo roboty mam i nauki, bo jestem w trzeciej klasie,
Teraz na wiosnę czeka mnie egzamin praktyczny i teoretyczny. Dlatego muszę się do niego przygotowywać. A ten tydzień taki luźniejszy mam w szkole. Mniej lekcji. Dzisiaj, jutro mamy czwartek. Miałem mieć do 16. Ale mojej pani od produkcji zwierzęcej nie ma i kończę o 13. Pozdrawiam wszystkich widzów, co oglądają. Zapraszam nowych do subskrybowania, komentowania, lajkowania, udostępniania. Rozsyłajcie znajomym. Zapraszam też do opisu, tam się zawsze pojawiają informacje. Również zapraszam na fanpage'a mojego na Facebooku i na grupę, na stronę kanału na Facebooku. Tam wrzucam mniej posty, ale teraz myślę, że na wiosnę teraz będę wrzucał. Zadawajcie pytania, o czym mówić na vlogu, czego byście chcieli się dowiedzieć. No i co wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Ja będę dalej uprawiał. Może zobaczymy się jeszcze, jak będę uprawiał na takiej mokrzejszej działce. Ale to nie wiem. Na razie, siemanko, trzymajcie się szczęście, do następnego. No i widzimy się na kolejnym kawałku. Kiedy mówiłem, że jest mokrzejszy, jeden mokry już to zrobiłem już. Tam przyjdą ziemiaczki. Teraz wam pokażę ten mokry ułamek. Też pod owiec. Godzina 21 jeszcze latam. Jak widzicie, pierwszy przejazd ledwo co przeszłem. Zobaczymy jak drugi. Przeszliśmy. W tym roku jak na razie bez wtopy, ale kto wie, może jakaś wtopa będzie. Jeszcze raz przejdziemy i wam pokażę i wtedy zakończymy na tym tego vloga z uprawy. Ja sobie podziałam, bo jeszcze ten kawałeczek i o 6 wstajemy do szkółki. Zakup myślimy, że jak na razie jest pozytywny. Bardzo dobry zakup tego John Deere'ka tutaj. Oj, mijaka zrobiłem. Zaraz będziemy zbliżać się do mokrego.
wszystko ładnie mruczy. W jakimś filmie może nagram dźwięku trochę. No i mokre zrobione. No dobra, dziękuję wam za tego vloga. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Cześć, siemanko, na razie.